Co? Nie, nie, nie. Co? Fajne, wyraziste kolory. No. Bo wiem, ty jesteś wyrazista dzisiaj. Tu o, Jacusia Samarę mam. Mówi, żeby przynieść mu do mopsu. No i byłem i Jacusia nie ma. Gdzieś już poleciał. Arla żur. Co? Mama zachowana. No, ja coś tak. On mu jakąś tam pieczątkę gdzieś ma podbić. Nie, no skąd mogę wiedzieć? Nie wiem. Burmistrza? Nie wiem, bo gdzieś tam był z papierami. Ja mówię, cóż, już ty lepiej nie, bo ty załatwiasz. Mówię, sobie przynieś te papiery. Ewa zobaczy. Myślała się na tym. Mówi ci się ten i zaniesiesz sobie. I będziesz miał z głowy. Nie, nie, z Jumbo, nie z Jumbo. Dobra, mówię. Spółka za. No, mówię, rób. Oni tak wypiszą te dokumenty, że... Teraz co, zaraz wam pokażę. Ja tu się buciory. Żeby nie było. No. No weź mi to, folię. O. Zobacz, nowiutkie. No. Elegancko. Widzicie, o. Nóweczki. No. Bo ja mówię, jak będziesz szedł tam do tego, to mówię, weź. Czekaj. Mój razu te buty na nogi załóż, bo ty zostawisz gdzieś, to zaraz zobaczysz. Mówię, ktoś inny będzie w nich rato. Weź tu, omu, rzuć. To są nowe buty, to takie fajne, zimowe, bo to trafali. No, będzie miał. To się nie zgubił albo nie zostawił. No, no, dzisiaj też z jakąś tam torbą był. Ja mówię, Jacuś, ty masz ten syndrom taki dziwny, zbieractwo. Mówię, poza ci to. A ty wiesz, butelka jakaś plastikowa, ja masz patrzeć. A jak będzie się pisiało w nocy? Ja mówię, o, butelki się nie napiję. Ja mówię, Jacek. No nic, poczekamy się trochę, zobaczymy. Tak jak ci mówiłam, tam w tym co? Spokojnym miejscu, co miało być spokojne. Ale to, że wyniuchali ty. No, a ja nie wiem, skąd ona się tam znalazła. Taka miejscowa, dobre kurwa. A Jacek, ty, teraz widać te wejście, bo Jacek, te co te winorosy, czy chuje, co tak te zwisały, nie? To Jacek wziął to poobrywał. Ja mówię, po co obrywałeś? No teraz to widać. Mówię, teraz z daleka, no teraz z daleka ktoś idzie, tu widzi. Mówię, tak był zarośnięty, tylko wlazłeś sobie, mówię, to od szczytu i nikt nie widział. A widzisz, zapomniałem, mówię, no to teraz co? Każdy ale będzie łaził. Ale z jakim cudem ona się tam znalazła? To się nie musiał pokazać. Bo Jacek, żeby jej pokazał, Jacek by zaraz dla niej powiedział. Ona nawet nie wie, że tego nie ma. Zobaczymy. Nie wiem, tamten zębaty zaprowadził ją podobno do tego. Do trzeciego Roberta. A jak jej nie przyjmie, to ona tu będzie z powrotem. Mam tylko nadzieję, że mi do chałupy jej nie przyprowadzi. No ja właśnie ci mówiłem, ty patrz, jesteś tutaj. Tak, ja mówię ci, bo a on może. A on może być tak, że przyprowadzi ją. Bolek by wpuścił? Bolek puści? Bolek widzi, że jest. Pocieszy, ja się cieszę, że ktoś jest. A. No. Nie, może za ty. Jacek. Co się stało? Nawet 10 kg karma dla Boleka. O, a widzisz. No, ale to grubo, wiesz, jestem tak nie bardzo chętnie. Ale poczekaj, że godnieje to będzie... To niech weźmie ten młotek. Mu pokruszy. Albo młynek do kawy, nie? No ale co to za pies, o kurwa, nie chce ty. No nie chcę tych grzebek kawy. Czekaj, zgodnieje to zjem. Ja mu nie dosypywałam. Od wczoraj to nie ruszył. Zgodnieje ruszy. Ja mówię, zgodnieje to ruszy. U nas ten kot, tylko te małe, te saszetki, co ci pokazałem, nie? Za tym normalnie szaleje. Karmę mu wrzucę do miseczki, nie? Karma B. I tylko widziałeś, pyk już przy lodówce czeka. Wcześniej do drugiego pokoju zawsze szedł spać, nie? A teraz nie chujutki, u nas. Ewa jak wstaje,
Nic, ja, on tylko się patrzy na mnie, jak już się podnoszę, pyk i w śródówce znowu stoi. No. Widzi się go karuselem, tak? No. Ja mu cały czas kupuję. Ale wiesz co, powiem ci, to samobolek. Ma swoje żarcie miejsce, a grunik usiądzie do jedzenia, to zaraz bolek jest przy nim. No ja, bo to jest lepsza go może dla mnie. A zawsze złapię. Ja specjalnie pójdę do łazienki, wiesz. I dałbym, mówię, patrz jego reakcję teraz. Właśnie specjalnie, wiesz, folię, zaszeleszczę, zitnij w łazience. No, no mówię ci, to samo bolek. Ja mówię, ty kurwa artysto, ty mówię. To już bolek jest pierwszy. No, bzyki już jest. No, będziemy czekali rozwoju sytuacji. Ale poczekaj, niedługo powinien być obiad chyba, co? Czy znowu zapomniał o obiedzie? Nie, on mówi, że dzisiaj idzie się kąpać i musi się przebrać. On się kąpie co? Mówi, to weź mi tę torbę, mówi, co stoi, przynieś mi. No dobra. Ja nie będę mu lato nosił tutaj z powrotem. Spokój. Miał być. A gdzie on teraz jest, to nie wiem. No, mi się nie podoba, bo ja go dzisiaj nie widziałam. O, widzisz? Widzisz, jak to grabi, a ta... Tam daleko widać. Grabi liście. Ty tu nie byś widziała. Nie, ja tutaj tak nie widzę, tak nie widzę. No, poczekamy, zobaczymy. Z parę minut. No, no faktycznie, jakby wiesz co? Co? Jacka stoł zrobić to. O! Tu wiesz, bo tu była zapara? Już tam tu klapek, to już nie miałby nic do gadania. Już. Ale spokój, kulaków. Jacek by ją przejął, to... Znaczy, że mu go spotkał, powiedział, Jacuś, ty wal, szukaj tej kobieciny. Bo ona teraz sama. O, o to już będzie I love you do bólu. Kocham, no i... No, będzie ślub zaraz. I zaprosi na apartamenty. No. Nie, Jacek, nie, porządku. Nie, mi pokój, jak się wystąpił. Nie, Jacek, dobry chłopak. Porządeczku. Nie? Nie, no tylko... Pociecha taka, co, nie? On, wiesz co, ma bardzo fajne poczucie humoru. Nie, bo on wszystko na pozytywnie. Tak, u niego nie ma nic negatywnego, wszystko pozytywne jest. I się pośmieje, i pogada. I przede wszystkim przegląd sportowy na bieżąco. A no, ty, no bo jak pójdziesz do tego kiosku, sobie obejrzy. Wiesz. A czytałaś? A czy nie cało, wiesz, nie wszystkie artykuły, ale tam częściowo przeczytałam. Czy coś widzimy? Ja bym już nie trzeba, bo już prawie cało się czytało. No ja to wszystko wie, on to na bieżąco z tym jeździ. Nie wiem co. Postoimy jeszcze z parę minut i idziemy. Co za typ? Ten typ tak ma. No mówi, dobry, weź obraz mi przynieś. Mówi, ja tam będę czekał na ciebie. Nie ma, dobra, ja coś, ja będę szedł. Tu tędy normalnie drogą, nie będę szedł z kurtami. To ja będę czekał, o jak idzie. Ale się naczekałeś. No. No mówię, zanim nadążyć, to ule, a. Nie, zarośnięty. Tylko drzewa sadzą wszędzie. No. Widocznie coś było, bo jest co? Po cegłówkach. Co? Wiem, że go uzdrawniali, to chyba ze 2-3 lata temu. No, ale kiedy to było? Dawno nieprawda. Jego tak wyczyścić, to ładnie. Nie? No to na początku to... Nie powiem kto, ale zaliczył desant rowerem. Tam górnik, ten? Ten przepust? No, tam wpadł rowerem. Takie no. Kobiety się zatrzymały, mówię, pani się nie martwi. Zażywa kąpieli błotnych. Ja. Musiałby rower wyciągnąć dopiero górnikowi pomogą. Ja też by już fajnie wyczyszczone było. Ten przepust zrobiony. To by to woda może i płynęła, tak to. Nie, to chyba nie ma wszystkiego. Nie, jest, bo przepust jest tam. No tam jest przepust, ale to jest niewyczyszczone. No nie masz, mówię. Tu wszystko kurwa, już tak nasiąknięte do wody.
Nie ma, ja tu już. Czekaj, kto mi mówił? Co? A ten mi mówił. To prawda, nie wiem, że dwóch robotników spadło z Rusztowa na Mławie. A, no, nie żyją, tak. No. Aha. Że podobno to koparko zaczepił, czy ten podnosił. A ja nie wiem, nie wiem, ale coś było, była akcja, no. Spadło dwóch. Była jakaś tam akcja. A orzełka nie widać? Nie fruwa. Pewnie ten jest, siedzi u niego. A się szybko nie wynurzy, póki wiesz. No ale co tego, emeryturkę weźmie i znowu powie, że okradli. No, długi poddaje i... No daj, bo wiesz, tak jak tamte tej jego zdoi na 300. Wiesz, tamta też chciała go ciągnąć do chałupy. Bo wyczuwał, wiesz, kasę, że ma. I tak mi krzywdy się wziął od niego. No to przy mnie byś brała, już jeszcze chciałem, i ty. Mówię, mówię, jak pół litra, mówię, to kosztuje 30 zł, starczy na pół litra. To jakąś większą butelkę, ja mówię, nie. Tak ciągnęła, ale tak uciekła. Te 3 dychy nadgiznęła, poszła. A każdy wzięła i poszła. Nie, powiedziała, co? Że jedzie. Po wódkę. Tak, a ja powiedziałam, że Kowiem powiedział, że nie pamięta. Tak? No. Ona, wiesz, zobaczyła, ile on kasy ma. Aha. Ja mówię, po chuj ty, mówię, nosisz to wszystko z sobą. Weź 50 zł, resztę zostaw w domu. 50 zł to mu spokojnie starczyło. To jest normalne. Wiesz, jakby poszedł z nią do chałupy, to wiesz, co by było? By wyczyszczony był. A jeszcze daj na jedzenie, daj na to, daj na tamto, daj na... A wczoraj ja widziałam Michała. Nie, nie, tam rzadko widziałem. Ja widziałam wczoraj. Co, będziemy powoli pedałować, nie? Nie. Idziemy, ja to do domu zaniosę z powrotem, później raczej tu kawę zrobię od razu. A, te buty dam. Tam tobie i dla tego, dla górnika dasz. Górnikoju. Roboty robocze, wiesz, jak że te blachy ma, a ja mówię, że tak chodziłam. No to kurwa, normalne. To czasem nogi wiszą. No to wtedy, co mówiłem tobie? Tak. Bo takie mają te buty w robocie, robocze. Ja nie wiedziałam, że to są robocze. No i mówiłem tobie, no gdzie normalne buty z blachą w środku? Wygląda jak normalna widasta, że blacha w środku była, to skąd to mogłem? No właśnie. Ja już spotkałem na tym, to no zobaczcie, tutaj, o już teraz mają siedzibę w garażu. No dopóki bajzlu nie narobił, ale kultura, worek na śmieci. No, co ja tu? A tu nie zostało tylko część tych garaży, bo wszystkie są pozamówane. Tu jest, tutaj, no. Powykupywali chyba. No. Kurwa, ja tu się przebrany, ale spodzień luksio. No. I ten, i mam tak. Tutaj teraz drugi, na niedzielę sobie będę założyć ten. No. No, teraz jest gość. No. Chodzi o to, tylko że te buty faktycznie mają lewo to. No ty mówisz tam, że pęknięte. No bo mówię, że tutaj... Ale u mnie leżą te nowe. Ja wiem. Załóż te nowe, ciepłe są. Ja wiem, ale chodzi o to, że mówię, najpierw się wykąpię, nie? To wtedy się założę. Ja się wykąpałem, przebrałem się, no to wiesz, no to ten. To pójdę i je założę. Ale tu o, robione, ale dach, o. Ej, a to może dlatego, ej, nie bo ten dach jest chujowy, ej. No, bo tu widzisz, no, to zaraz pognije. No i dlatego oni, no. Ej, nie kupują tego, tylko niech najpierw oni dach zrobią, no oczywiście. No bo tu jest zgnite, o. No. Jeszcze, no, widzicie? O, wszystko. No, to tutaj, zaraz tu będzie leć. No oczywiście, to dlatego nie kupują, no bo kurwa. Na kto to wezmę? Z gnitym dachem, no to kurwa, to jeszcze wiesz, jeszcze nie zgnity. Kapało na głowę, kurwa. Jeszcze wiesz, nie zgnity.
Kutle, że mokre wszystko. Ale nie, wszystkie mają wykupione już. Tu masz te dachówki i tam no to wymiany te kurwa. To blacho dachówka. No, blacho dachówka, a tam masz te kurwa, te jak one? Co ja tu? No te czerwone kurwa. No blacho dachówka. Ale tu jest inna chyba. Nie, to jest taka sama, ja tu. To ci zdaje, że to jest dachówka, to jest blacho dachówka. Tu nie ma dachówki. Aha, no. To jest blachy położone. No, ale już miejscowe mają nowo. Widzicie? O, chodź na to. Na wodę zobaczymy. Byliśmy tam. Co tam? Co tam? Wiśnia tam zrobił. O, tam działają chyba. No robię tam. No, jakieś, no. Może na te swoje te helikoptery. A może i tak. Ale w porządku, ja wszystko załatwiłem. Dzisiaj byłem u lekarza. Ale te papiery wszystko zaniosłeś? Tak, i elegancko. Podpisał mi ten lekarz, bo to było z września, a to musi być... bieżące. Nie, na ostatni miesiąc. No to napisał mi, że dzisiaj 29. Oddałem do tego i dostałem ten. W grudniu będzie stało. No. Bo te papiery schowaj, bo teraz gdzieś potracisz. Nie. Ja coś. Dobra, daj mi pokażę, trzymaj. Dzisiaj jak będę w MOPS-ie, to papiery ten i dowód ci zostawię dla tej opiekunki. No bo pokój mi dowód. No dowód ci niepotrzebny na czymś. No. Tylko muszę wziąć tam. A tam jak będziesz się, to musisz mieć. O. Dobra. A co to jest, czekaj. No to właśnie to, co miałeś ty. Tak, no ty masz na 11. No, 11.25. No. 41 mam ten numer. No widzę, 45. No, 45, no. No. I huks, i stanie, to już my mam za tydzień. Nie, bo to... No to, no, to w sobotę, no to od soboty, no. Masz, Januszku. No. Januszek. No. Janusz Jacek. No. Placek. I ten no widzisz. I ten dowód zostawię i mam kula, no, mam schodzi. No i dobrze, no. Ogarnięte wszystko tak. No oczywiście. I dzisiaj wykąpałem się, przebrałem kula i mogę... Na podryw. No oczywiście, mogę w sobotę, nie wiem, czy nie jechać. A miałeś jeść tam gdzieś. Co? Do tego Andrzeja gdzieś tam. No to do Niborka, faktycznie. Jutro pójdę do Andrzeja. No. Bo mam, Andrzeja mam brata, a obok mieszka kilometr, nie, Andrzej, którego robiłem. O, to a... Jacek, co pojedziesz? No. Mam nadzieję, że odwiedzisz nas. No, ale nie wiem, bo jak... Co? Jak przyjedziesz? Przy tego. No. Do sadziny, to oho. Andrzej może nie pić. Ale ten mój sąsiednik, ten mały, lubi wypić. A, no to z nim należy wyjść. A później jeszcze do tego Andrzeja, nie do tego kumpla jeszcze. Kurwa, a tam do mojego ojciec, kurwa. Teraz to nie jest, patrz, to nie jest zbrylone. Co? Nie jest zbrylone. Nie. Kurwa, Czajnik jest, ale prądu nie ma. No. Ma materiały takie tutaj, kurwa, jak widać, to... jak jest aluminium, kurwa, o. Gdzie? Jacek, to jest... Gdzie to jest? Chyba... Nie, blacha. No. Grzałka tylko taka, no. To... No, jaki czajniczek był. No. No, ja coś ogarnięte. No. Elegancko, nie? Wszystko się dzieje. Ale tutaj ty. Tu no. mistrz chyba dobra, ty. No. Nie? No kurwa. Tutaj ja jakby tak chciał... Tu on namiot byś się rozstawił. No. I by było elegancko. Było chłopie. Bym sobie ograbił. Ale ty tak jak ci umiem, powinieneś tam z tymi pogadać. No to ja będę gadał teraz w niedzielę. No, pogadaj. No. To może ci ogarnąć coś. I tego, i oni mi na pewno coś znajdą.
jak będę trzeźwy, to mnie wtedy wiesz, ej. No to właśnie. No, no. Nie będziesz pił, będzie elegancko. No, kurwa. Dlatego mówię. Ale Zuśka chyba nie pije, czy bądź się trzeźwa. Ale nie wiem. No, wczoraj ją widziałem też trzeźwiutka, dzisiaj też trzeźwa. Dzisiaj jej nie, nie. Dzisiaj to chyba tylko ciebie widziałem. No, nie. No bo jej tu nie widziałem. No ona była. Kawę jej tam zrobiłem. Chciałem sobie termos zrobić. No. Zrobiłem kawę, posiedzieli, pogadali. No. Ona mówi, ale nie piję, bo może nie ma. No to... No. Ale miała pieniądze. A. Miała, bo mówię, że miała iść gdzieś tam papierosy kupić, nie? No. Ale czy po co, to nie wiem. No, ale to wiesz, to u niej to... ona też lubi wypić jej. Ej, z czyjego, jak mnie spotkałem, to ja tam jej nie żałuję. Ale ona to jak wtedy, co mówiłeś, żebym się nie odzywał o kasę, a ona miała kasę wtedy, bo jej chyba dałeś. To jak wypierdoliła, to mówi, idę do domu, a posła kurwa... A wtedy, no. No to ja widziałem wtedy. Ale no, ja widzisz, no, że ona ma. No. Ona tak robi. No. No to dlatego mówię, kurwa. Wszystko wszystkim, ale kurwa mówię... Sprawiedliwość musi być po naszej stronie, no. Nie, Jacek. No. O, tu zobacz. Pyk, ale tu no. A, tu będzie na znaku, to będzie elegancko. No bo oni teraz... No jeszcze o, kiełbasa została nawet. No. No to na pewno tego Marka. Nie wiem. No. Bo on przecież tutaj gdzieś przez tydzień czasu nocował mu tu... A tu ja nie wiem tego ty. No. Ale tu już, ale widzisz, on już pęka, ty. O, no bo jak dostał wody, no to wiadomo. No to pusta, tak to wiesz, zaraz puchnie. No to dlatego tutaj nie działają... Tutaj nie chcę brać. No. Tu cieknie z tego dachu. Tu trzeba krokwie nowe dać. No na razie to jeszcze nie wiesz, żeby to przykryli czymś. A. Nawet kurwa i papo samo. No ej, ale... To wtedy by schło. No. Bo tak to teraz zgnije w kurzu, no. I się rozsypie. No to wiesz, kurwa, Maciu, tam może nie masz takich, wiesz, tych, bo jak by było, kurwa, kilku klientów, by chciało kupić, to by się wzięli i... Ale on nie, jeżeli to jest miasta, no to miasto musi o to zadbać. No to ten. Jeżeli by chcieli kupić, no panie, to oni muszą, bo no. Tu już są pleśni właśnie. No to jak taki kupuje, teraz taki garaż to ponad 30 tysięcy. Więcej, ty. No to nie wiem, no ale mówię, że jest, no. Dlaczego mówię? Co tam? Nie ma nikogo. No dobrze. Tutaj w tym stokrotce. To nie mają nic, tylko mają te piwo, no to nie. W tym, w Netto to też nie mają, w Lidlu też nie. W Jedlonce to mają amarenę. Ja nie wiem. No, bo to są po 6 zł tu. No. No. Ale Hoxy, tutaj ma chyba jest mocniejszy, nie? Ma chyba 13%, no. No widzisz. No. Ty to znawca, widzisz, obczeskany. No. Ty to tyle. Ba, no kurwa. Trzeba być, no. No bo tam to nie ma tych włoskich piwin. No. No nie ma. No dzisiaj tego, bo gdy widziałem to lubelsko miał. O. Kolorowo, no. Co do mnie w parku. No. Chcesz wypić? Ja mówię, weź, co ty mówię. A jaki zarośnięty, kurwa. Widziałeś oko podbite? No, nie chciałem cię pytać go, od kogo dostał, bo byś zaraz mi zacząłem... Ale byś łuska był. Nie, bo też mówię, ale to ci mówię, paszałki. O, ja pamiętam. Ja mówię, to pewnie dobrze, ale nie widać ty. Nie widać, że tu obdaty coś, nie widać, nie? No. Korzystaj limo. No. A on był z Gośką, rozumiesz? Bo ja wychodziłem... Nie, on w parku, ja go widziałem, co szedł sam. No a ja wychodziłem z kuchni, z mopsu, no to ona wychodziła pierwsza, a on za nią. Ja mówię, kurwa, mówię, ej,
bo go nie poznajmy. Taki ujebany, taki kurwa. Ja widziałem, brudny, no masakra. No widziałem jego. A mówię, a ty co? No, a ta, jak ona, Iwona, która sprząta, mówi, jeszcze tak, dla niej dała ciuchy, dla niego mówi. Mówi, ciuchy chcecie, a ta goczka mówi, nie, dla mnie niepotrzebne. A mówię, jak to niepotrzebne? Mówię, kurwa, będziesz miała na wymiary. A Bogdan mówi, no tak. Ale mówię, kurwa, mówię, no chyba się nawet trzeba wykąpać, żeby ci założyć, a nie... Na brudne, no. A jakie buty, kurwa, ma... Bogdan? No, a ja widziałem, a skąd... Wysznurowane. A skąd te buty są? Kurwa. No ja go też widziałem. No. Jak Eskimos. Te palto takie, te... Ja mówię, chłopie, to jest tyle, kurwa, ciuchów. No. Nie możesz iść tam przy tym? No. To już byś sobie wybrał jakieś ubrania. Tam. Ja będzie mówię, w łeb dostałeś. Nie wiem, tak limono patrzę pod okiem. A ja pamiętam, 3 dni u mnie byłem, mówię, zabalowałem. Ty co ci mówię właśnie, że ja go widziałem wtedy wieczorem. No. Ja z biedry wracającą wychodził od ciebie tam. No to nie. Ale ty stałeś koło Lidla. No. Ale on był dobrze trafiony. No to... Czyli reklamówkę miał i rzucało, kurwa, jak psa po bierkach. No. Mówię, to już nie będę zaczepiał nikogo. Już przyszedłem obok, nawet nie zauważył mnie. Ja wiem, ale ten... A ta Kryśka jeszcze jest u niego tam, czy nie? Tą Kryśką może teraz przez ładnych parę dni dodawali. To możliwe. No. Bo ja Kryśki też nie widziałem sporo. Ja też, jak ona nie wychodzi, nie to ten Henik z tego, ze sprzymierzonych idzie do roboty, do izomatu, a on zapierdala w izomacie już kurwa chyba 30 lat. O. No, w izomacie. Cały czas przy samym filmie. No. No. No to ładnie. No. 40 lat minęło, no. Jak jeden dzień. Powiem ci jedno, kurwa, wszystko gra. Trzeba dawa, da? Ale trzeba mu czy pierdygnąć. Brobaresa. No. Ty, Jacek, no. Jo. Ty, nie, tak. Nie. No, stoliczek masz. No. O, tu w lato, to tak, już ty. Materac. Ba. Tam on się chlasnął. Kurwa. Nie wiesz, ale tylko wywrotka. Tu bym jeszcze jakiś kot spierdolną. Nie, to teraz by zaraz ten, rozerwali by. Tak, no. Bo zimno to teraz nie latają. No. Bo wraca to te małolaty wszędzie zajdą. Ja wiem. Wszędzie chodzą po kątach. Ja to muszę, kurwa, te wodociągi pracować, gdzie, bo nawet tam jeszcze nie byłem. Te stare? No tam, no, koło stadionu. Ty kiedyś tam no. Raz, jak byłem tam. No kurwa. A tam nic nie ma, ty. Kurde, już taka potężna góra. No kurwa, ja właśnie nie byłem. Kurwa. Ja byłem tam, no. Z Duśko. No. Na Kamieniu Tatarskim tu byłem, no. O. Kurwa. Sporo. A ja też, kurwa, byłem. Nie. No. Nie mam czasu, ej. A, no taki zapierdolony. Ty to ja cenię. No kurwa, no co zrobić? No. Jak no nie masz czasu, no to co? Człowiek pracujący. No. Żadnej pracy się nie boję. Tak. O, miałem iść do gościa, na stolarnię i chyba muszę iść. Bo jak pozałatwiam wszystkie sprawy, no to kurwa, to ty, nie będę pił, to będę zapierdalał, nie? No to będzie i parę groszy. No. No tak. No. Tylko u ciebie zaraz wszystko... Co? Przelew. No. A nie. A nie. A jak będę zapierdalał, parę groszy będę miał, to wtedy u siostry będę miał po pozycję. A, no tak, ja ci dawno o tym mówiłem. No i ta siostrzenica nie by ci pomogła. Nie będzie pierdoliła ta siostrzenica, że ja ciągle piję, tak? To ona, to jest jej córka. Ona wszystko... Trzeźwy, tu teges, no, tam teges. No. Ona zaraz telefon weźmie, i mamo, Jacek to pije codziennie, no i co ja mam zrobić? Nie pić. No. Jacek, to ma zrobić? No nie, żebyś nie chciał, to kurwa.
Jeśli by sobie babę wyrwał. No, no to ja też bym tak myślał. A co mi teraz? Teraz to muszę jakoś poważną kobietę, bo jak do tej pory, to ja też z tymi kobietami to miałem tak, że każda waliła. No. A. Na warszawskiej dwie, które waliły, jak się rozeszłem z tą swoją, to dwie miałem, ale też pieniądze. Później na 1 maja trzecia też dawała, później na tej, na Olsztyńskiej. Sam w mokre tematy trafiałeś. O, kurwa mać. Dlatego mówię, to jest nie. Ej, jak co to pójdziemy do MOPS-u, ja wezmę tylko ten... Co ty chcesz na ulicę? Te ciuchy. Ty, ja się tobie to będę latałem jak kurwa no, głupek. No to ja przyjdę. Mówiłeś, że będziesz? No, ej. Ja będę, no bo dobra. Będę gdzieś około 6, bo jeszcze muszę iść te grabie oddać, dlatego... Ty te grabie już niesiesz trzeci dzień. No. Ej, no bo... A ty, jak tutaj jestem... Takiego dnia jeszcze nie ma. Tak, jak tu jestem... To mi... To grabie tam. Idziesz tam, co grabie tu, nie? Nie. Grabie są u tego wiesz, mechanika, ale to jest też kawałek, no kurwa, no. O, żeby na lewajku stawiali tam. To myk, nie? A ty skrótami nie możesz iść przy kościele? No tak, no to mogę iść. No, przy kościele tutaj, przez ten. Ten park, taki, no. Park Unia, jak to się nazywa. No. I tam moment. Przy kościele tu nie ma żadnego parku. To nie park, to tam dalej co przychodzisz. A, ten skwerek. O, koło tego skwerku i masz koło zamku praktycznie. Ja wiem, no. Przy zamku jesteś, no. Jest tam parę metrów na miejscu. No to nie. A po co masz dookoła lecieć? No to muszę, dzisiaj, bo tak, dzisiaj na razie pójdę... Ale podanie pisać o wydanie grabi? No. Z magazynu? A grabi wezmę, a jutro pójdę do tego, do niego i mu po... On Andrzej? Nie, po stąd tam mu, ale do samego rana, to wiesz, to parę groszy może mi da, ale już powiedział, że już nie da mi ani grosza, bo mówi, kurwa, Jacek, ty tak robisz, że najpierw kasę bierze. Aha, a później nic nie robisz. To dobrze, cokolwiek, nie? No, aby peci tak, peci się zgadzało, no. Nie? Jacek się nie czaj. On powiedział, Jacek, ty nie świl, bo ty najpierw bierzesz kasę, a jeszcze nic nie zrobisz. Ale najważniejsze są chęci. No oczywiście, no ja dlatego nie. Mówię, ja mam chęci do roboty, no i to i to mam chęci zajebiste. Tylko nie ma komu robić. Nie, Jacek. I to ja. Jacuś. No. Dlatego mówię. A dzisiaj elegancko ubrany. Calaczki jara, setki. Zobacz, ta Iwonka mi dała spodenki nówki. I tamte też mam nówki jeszcze z banderolą. No. No nie wiem, skąd ta Iwona ma taki wspomnik. Ja też nie wiem. No. I to akurat dla mnie. Takie są szczupłe i długie, nie? To kurwa. A może specjalnie dla ciebie wybiera? No. Powinieneś Ferrero Rocher kupić dla niej. Proszę bardzo, koczolady. No, oczywiście. Ona mówi, że ty ostatnio, że je wyzwałem, te dwie dziewczyny. Kurwa, a ona mówi, jeszcze syn bierze, Jacek ci kupił jedzenie, a chyba, bo byłem wcięty, no to... A ty pocisk dla nich. No, to byłem, ale dałam, dzisiaj mówi Jacek, tylko już nie chodź, żebym pijany się nie... No to ja ci co czas mówię. To ja wiem, dlatego mówię, dlatego... Dzisiaj mnie wkurzył ten Marek, to jest koło Lidia. Bo on... Tak on pracuje, ty jak on pracuje, jak on tu. No. Albo tam śpi, kurwa, w tym, gdzie to, przychodni. No. Bo on pracuje, tak? A no. Ławę pilnuje. No. Ale nie, chodzi o to, że on, jak w tym, w netto był, to przyszedł i mówi, przecięciamy,
co ja czytam gazety, żebym wychodził, bo tutaj wszystkie dziewczyny go znają i... Ja mówię, kurwa, co on ci oddał do mnie? A już go chciałem jednąć. Ja mówię, kurwa, zaraz będzie afera. Ja wychodzę, a tutaj były ten burmistrz i jeszcze jego kumpel, stoją i tamtemu dają dwie konserwy. Ja mówię, kurwa, aha, to za jakąś konserwę i za jakieś piwo, wiesz. Oni powiedzieli, że mu dadzą, to idź i Jacka. A, ty idź co, tak? No, nie, żeby on poszedł i mnie od tego czytania wygonił. Ja mówię, kurwa, mówię, jak się kiedy pierdolę, no to nie tego, kurwa. No widzisz. No. Widzisz, jaka menda? No, kurwa, za konserwę, kurwa, no, kurwa. No są tacy chuje, że no co mam gadać? No tak. No. Szkoda benzyny, nie Jacek. No, oczywiście. Dobra, pozdrów Marka. No, pozdrawiam cię Marek, Grześka i Kasię. O. No. No i wszystkich was, którzy mnie oglądacie.